niewiarygodne oblężenie skoczni. Wielokrotność możliwej pojemności 40-50 tysięcy chciałaby oglądać te skoki. Jest w Zakopanem około 150 tysięcy i wszyscy kibice, reprezentacja właściwie kibiców całej Polski chciałaby tu dotrzeć i zobaczyć naszego ambasadora, bowiem można już tak mówić o Adamie Małyszu. Ta Małyszomania przybrała, już przekroczyła polskie granice. Widzieliśmy dzisiaj warunki dobre do skakania. Za moment rozpoczęcie tego konkursu, na razie jeszcze chwila przerwy, wieje. Obawialiśmy się rzeczywiście po prognozach dotyczących pogody spodziewanej w Zakopanem, że dzisiejszy konkurs może być utrudniony, ale kwalifikacje pokazały, że można spokojnie skakać. Wczoraj kapitalna walka, przede wszystkim Fina Hautamäki ze Svenem Hanawaldem. Nie ma siedmiu z rzędu wygranych, sześciu z rzędu wygranych Hanawalda. To niewątpliwie pierwszy ważny sygnał wczoraj miał Hanawald. Zrobiła się euforia, 20 tysięcy widzów, ale oczywiście później w drugiej serii już Hanawald skoczył dalej, 132, Adam 128,5, a w konkursie było trochę gorzej. Andrzej Galica był już w kadrze Pawła Mikeski. O Czechu trochę się zapomina, ale warto jednak zwrócić uwagę, że Mikeska w pierwszej fazie niezwykle pociągnął pierwsze skoki, przede wszystkim do startu w Pucharach Świata, do tego, by była regularnie jeżdżąca i startująca grupa w tych najważniejszych zawodach i niewątpliwie duża część jest w tym sukcesie odbudowania pozycji naszego narciarstwa właśnie w zasługach Czecha. No, Zakopiańczycy troszeczkę zostali zepchnięci w cień reprezentantów Wisły, ale przecież ich tradycje są znakomite, z niezapomnianym i jedynym na razie naszym mistrzem olimpijskim, bliski, bardzo bliski, nieudany wręcz skok Pawła Kruczka, w kwalifikacjach wypadł bardzo poprawnie. Wracając do naszego jedynego na razie mistrza olimpijskiego Wojtka Fortuny, jego wspaniali trenerzy, ten olimpijski Janusz Fortecki i pierwszy Jan Gąsierowski. No tak dzisiaj to wygląda. Dla najlepszych oczywiście są pieniądze z Polskiego Związku Narciarskiego. Na skoki postawił prezes Paweł Łodarczyk, ale dla wszystkich nie starcza. Krystian Długopolski, syn naszego znakomitego niegdyś dwuboisty Kazimierza Długopolskiego, sędziego międzynarodowego, który jest w tym konkursie, był w kadrze. Krystian w granicach 100 metrów przed tą linią, 97, Krystian Długopolski. Ale jak wspaniale sport wszystko potrafi pogodzić, aż 60 młodych ludzi w tym klubie, a Grzegorz Śliwka to daleki kuzyn Adama Małysza. Był już w obrębie zainteresowań i chyba najdłuższy skok trenera kadry Apoloniusza Tajnera, zna go przecież z Wisły bardzo dobrze, tylko że w skokach odwrócenie błędu, bo wychwycenie jest łatwe, natomiast pozbycie się go zdecydowanie trudniejsze. Czasami doskonale wszyscy wiedzą, na czym rzecz polega, a nie potrafią tego zrobić. Śliwka 106 metrów i teraz Marcin Bachleda. Marcin Bachleda, WKS Zakopane. Wczoraj widzieliśmy tego Kamila Stocha, niezwykle zdolnego, młodego chłopca, który niegdyś 12-latek skakał po 120 parę metrów i teraz chyba najlepszy skok Marcina Bachledy. Za moment zaczną skakać zawodnicy z zagranicy i Wojtek Skupień. No, wczoraj duży zawód, przygotowywał się specjalnie, nie było go Willingen, był 40, skoczył 103,5 metra, to było za mało, by dostać się do 30, było tam czterech naszych zawodników, bardzo dobrze się spisujących, Apoloniusz Tajner, Piotr Fijas, ostatni zwycięzca Pucharu Świata z roku olimpijskiego 80. Wtedy Stanisław Bobak i Piotr Fijas wygrali dwa konkursy. No i to nie jest dobra forma Wojtka Skupnia. Nasz reprezentant w drużynie, no, zrobiliśmy ogromną niespodziankę. Kruczek w drużynie. No a jednak swego czasu i Wojtek Skupień był tam mocną postacią. I jest Łukasz Kruczek. No niestety, ewidentny błąd na progu.
Wiadomo, że nie będzie Łukasza Kruczka w 30. I Tonio Tainer. KS Wisła Ustronianka. Syn naszego trenera. No, wiatr w tej chwili miał bardzo dobry. Jeszcze czekał chwilę ojciec. Dobra pozycja najazdu. Dość szybko wyszedł z progu. No i powyżej 105 metrów, tak mi się wydawało, ale troszeczkę za krótko. Howard Lee, Żuczkin, Grzegorz Śliwka, Andrzej Galica, Jarosław Sakala i Stefan Kaiser, rekordzista skoczni. Na razie Igor Medved o 2,2 punktu przed Marcinem Bachledą. Michał Doleżal. Blisko. Jest również, jest także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dr Stefan Paszczyk, szef sportu dr Adam Giersz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Paweł Włodarczyk. No a teraz Tomasz Pochwała. Wszyscy już wiemy. W rodzinie jest jeden medal olimpijski. Pan prezydent Franek Groń. Gąsienica to legenda Zakopanego i teraz pięknie. To w granicach 120 metrów najdalej, ale warto zwrócić uwagę na dobry technicznie skok od początku do końca. Szybkie, dynamiczne wyjście, mocne odbicie, spokojny lot. Aktywnie do końca walczył tutaj troszeczkę kosztem może tego odjazdu, ucieczki na arty w telemarku po 18,5 noty, 119,5 metra. Pan prezydent, pamiętam z wielu igrzysk olimpijskich, te reakcje miał zawsze bardzo entuzjastyczne, a teraz Robert Mateja, czyżby wraca? Ta skocznia mu zawsze leżała. Przypomnę, kiedy zdobył 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Trondheim, wtedy w Pucharze Świata po pierwszej kolejce był drugi tutaj, strasząc wszystkich najlepszych zawodników, a później niestety dopiero 30. Wczoraj miał dwa równe skoki. Dość szybko poszedł do przodu i dlatego krócej od Tomka Pochwały. Na 115 metrów i w tej chwili trzecia pozycja, wyprzedza go Pochwała i Medved. No, wiatr jest mocny. Podczas pobytu w Ramzał będzie jeszcze ostatnia szansa, żeby troszeczkę potestować narty. No ale tu już w tym sprzęcie niewiele się zrobi. Niemcy pracowali nad tym cały rok i według zgodnej opinii wielu trenerów mają dzisiaj przewagę w tym elemencie. Dobry skok. 120,5 metra, zatem najdalej Norweg i on będzie pierwszy w tej chwili o 1,3 punktu przed Wolfgangiem Loitzlem. Mieli to w biegach, mają w skokach tunele aerodynamiczne, trenażery specjalne, całe programy naukowe opracowane. Zresztą no mieliśmy tutaj, mówiłem o tym wczoraj, piękny wykład Kojenkowskiego na temat teorii narciarskiej skoków. Tami Kiuru. A później potwierdzenie w praktyce wczorajszym zwycięstwem. Teraz powyżej 120 metrów Kiuru. Stefan Horngacher. No nie ma teraz dobrego wiatru. Wczoraj Horngacher także przepadł w pierwszym skoku. Nie wszedł do 30. To był dla niego duży zawód. Tym bardziej, że był w formie, jest byłym zwycięzcą Pucharu Świata w Zakopanem. Teraz już lepszy skok. Najdalej 124 metry Stefana Horngachera. Noty no troszeczkę zaskakujące, 17-16,5 dwóch sędziów. Kazimierz Długopolski, Norweg Loeng. No ale punktów nabił więcej odległością, jest w tej chwili o jeden punkt Goldi. Coś się z Goldim tutaj stało po bardzo dobrym sezonie. Ta skocznia, na której przecież tak wysoko bywał w przeszłości, wygrał jeden z konkursów przed laty, nie leży mu
Wszystkie do tej pory próby Goldiego były niespecjalne. No teraz nareszcie, brawo. Zadowolony. Tak, przełamał jakiś impas. Siódmy Tomasz Pochwała. Bardzo wysoka pozycja naszego skoczka. Martin Schmidt. Dwukrotny mistrz świata. Właściwie całe przygotowania, tylko jeden cel. Interesuje go tylko złoty medal olimpijski. Powiedział, ma wartość, której nie można na nic przełożyć. No, w granicach punktu krytycznego. O zwycięstwo w Salt Lake City. 123 metry Martina Schmidta. Nota 120,9 punktu jest przed Andreasem Goldbergerem. A wymieniając faworytów powiedział Witthelsl, który już był na trzecim miejscu podium podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Japonii. Witthelsl. Dobry i najdłuższy skok. Dobra prędkość. Martin Helwart. Tyle, że u Adama to oczywiście wszyscy spodziewają się gry o zwycięstwo. Helwart, świetny sezon. Znakomite występy na turnieju czterech skoczni i wydaje się, że tak jak Witthelsl w tych granicach, noty 19 punktów, 1,18,5, zadowolony Inauer i jest drugi, dwaj Austriacy i Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca, ale to nie jest przypadkowy zwycięzca, bo przecież on już, Willingen był drugi za Hanawaldem przed swoim rodakiem Lindströmem i popatrzmy. To już jest olimpijska forma. Najdalej. Najdalej. Hautamäki. 4,4 punktu. Łączna nota 126,9. Przewaga nad Witthelslem. Helwartem już prawie 10 punktów. Czwarty Schmidt. Piąty Goldi. Horngacher. 11 Pochwała. Niech się Niemcy martwią o formę Svena Hanawalda. My martwmy się o formę Adama Małysza. No ale jak Marek dobrze wiesz, już trochę późno na zmartwienia i Państwo też już czują to, że ta próba najistotniejsza się zbliża. Próba to oczywiście nie dzisiejszy konkurs, a Igrzyska Olimpijskie. Hanawalt, czy wraca do gry jako wielki zwycięzca? Tak, tak. Najdalej w granicach 130 metrów. Wczoraj przegrał 0,4 punktu, a dzisiaj już ma nad Hautamäkim 4,7. No, takich reakcji Hesa, przyznają Państwo, dawno nie widzieliśmy. Podobne miewa Hanawalt. A teraz Adam Małysz. Pięknie tu się zrobiło, kolorowo. To na pewno będzie go niosło. Wiatr jest dobry. Na dole troszeczkę mógł być lepszy, bo jego tam na dole nie niesie, może mu brakować nieco właśnie odległości. Jest! Piękny skok! Znakomicie! Dobra prędkość najazdu, 90. Już pierwsze noty wyskakują po 19. 131 metrów! Adam Małysz prowadzi! Adam Małysz prowadzi! Tu jest szaleństwo, te 50-60 tysięcy. Radość ogromna. Adam Małysz prowadzi. Może mobilizacja to jest to hasło, ale wolałbym, żeby to była wielka, pewna forma. Cieszmy się, proszę Państwa. Nie ma co teraz analizować. Jest pierwszy i będzie skakał ostatni. Będzie nas trzymał w napięciu do końca. 137,3. 1,3 punktu Adama Małysza. Przewaga nad Hanawaldem. Ten ruch wiatru, o właśnie, i w tym momencie, prawda, 0,7, 1,3, 1,5 zmienny. On jest korzystny w tym momencie, tak, dla zawodnika. Na progu, zwłaszcza zobaczymy, Marcin Bachleda. Miał sprawił dużą niespodziankę, wchodząc do tej 30, ale skakał bardzo dobrze w eliminacjach. Dynamicznie, szybko. No, musiał skoczyć także 114 metrów. Stąd między innymi te oceny, które Państwo widzicie w tej chwili w granicach 16,5 i 17 punktów. Czwarte miejsce. No i Robert Mateja. Wszyscy go mobilizowali.
Leszek Nadarkiewicz, dyrektor sportowy tego konkursu, który tutaj chodzi, trapi się tą ogromną liczbą widzów, kłopotami, ale wychodzi z tego zwycięsko, powiedział: walczy Robert, bo jest wielka szansa. No i teraz zobaczymy. Dobrze wyszedł i jest skok powyżej 115 metrów. Teraz widzieliśmy, że ten wielki talent Austriaków no, poszybował już na odległość, którą pewnie chcieliby zaliczyć ci najlepsi. 129,5 metra. 129,5 metra. On przez długi czas, wydaje mi się, będzie prowadził. 242 nota. Oczywiście Adam Małysz już po pierwszym skoku ma 137,3. Zieloną linię, która wskazywać nam będzie, gdzie należy skoczyć. Tomasz Pochwała. No on 127 metrów, to można było wyliczyć po pierwszej serii. To nie jest łatwo skoczyć tak daleko. Zanim dwaj Słoweńcy, Tomaszem Pochwałą ciągle na siódmym miejscu. Koch, Loicel, Kraniec, pierwsza trójka, później Jussi Leinen. I tutaj warunki nam się już zmieniają. Horngacher. No także on w granicach 125 metrów. Koch, Loicel. W tej chwili patrzymy trzeci. Goldi. Zatem na razie Austriacy dominują, ale jeszcze tu nie mieliśmy wszystkich najlepszych. Im pozostanie jeszcze tylko Helwart, Witthelsl. No tylko. Mają znakomitą ekipę, co potwierdzili, wygrywając ostatnio konkurs drużynowy. Willingen i Goldi. Trochę się przełamał w tej pierwszej serii. 121,5. Jeżeli teraz skoczy 125, będzie przed swoimi rodakami. Blisko. Za blisko. Będzie w Ramzał lub Szonach. Fisu, jeżeli ta przerwa jest dłuższa, musi przedskoczek być do dyspozycji. No i patrzmy na Schmidta, bowiem on tu jest owacyjnie przyjmowany w Zakopanem. No, miał skoczyć 123 metry, żeby pobić prowadzącą trójkę Austriaków. Austriaków zepchnięte, ale mają jeszcze w odwodzie za chwilę Helwarta, Witthelsla, później tylko Hautamäki, Hanawalt i Adam Małysz. Szybko, błyskawicznie wręcz ta druga seria pędzi. Helwart. Wielka forma w tym sezonie. No i zobaczymy. Pierwszy skok 122,5. Może być troszeczkę za krótko. O 2,1 punktu jest za Martinem Schmidtem. Zatem Schmidt już będzie dość wysoko. Wczoraj był czwarty. Na to trzeba zwracać uwagę. Przesuwa się coraz wyżej. Teraz Witthelt, jeden z wielkich faworytów. Czwarty po pierwszej serii. Na Igrzyskach Olimpijskich, przypomnę, miał już brązowy medal, a teraz mówi się o tym, że będzie niewątpliwie bardzo groźny. Patrzmy. Pierwszy skok 125,5 metra. Teraz wystarczy, by skoczył 122. Tylko 122 i nie wiadomo, czy mu się to udało. Notami może po 19. Jest jednak minimalnie o 1,5 punktu przed Schmidtem. Witthels i pozostaje trójka. Ci już bezpośrednio walczą, proszę Państwa, dzisiaj o wygraną. Matti Hautamäki, wczorajszy zwycięzca. 128,5 metra. On powinien objąć. Mieli sporą przewagę, prowadzenie. No, skoczył tuż za tym punktem krytycznym, konstrukcyjnym, 120 metrów. Tak, przy notach po 19 punktów będzie pierwszy. 251,9, a zatem nie trzeba teraz już tak daleko skoczyć. Na jazdy wolne 99, czyli tak jak w pierwszej serii. Hanawalt, a później tylko Adam Małysz. Czy ten niezawodny Sven Hani Hanawalt skoczy daleko? Co później zrobi Adam Małysz? Wyjście z progu i patrzmy, gdzie wyląduje. 125 w tych granicach.
na pewno będzie prowadził, dalej skoczył niż 125 dokładnie Matti Hautamäki. Zatem teraz prosta kalkulacja, proszę Państwa, tu niewiele trzeba liczyć. 125 metrów w dobrym stylu, bo noty Hanawalda po 18,5, 2, 3, 19, 125 metrów i oszalejemy tu z radości, te kilkadziesiąt tysięcy widzów. To jest trudne zadanie, pada śnieg, wieje, za moment zobaczymy jaki wiatr, ale już nie ma znaczenia. Za moment Adam Małysz i będzie wszystko jasne. I jest blisko, ale czy jest wystarczająco? Za moment zobaczymy odległość, kluczowa odległość, styl był ładny, 123,5, blisko, będzie wszystko blisko. I teraz jaka nota, 19,5 na, może zyskać tutaj na punktach i patrzmy, jest pierwszy! Jest pierwsze miejsce, proszę jest Państwa, pierwszy, wspaniały sukces Adama Małysza. 262,1. Ależ ma Hanawalt, PH przegrywa drugi konkurs wczoraj, 0,6, 0,4, dzisiaj 0,6 punktu. 21. wiktoria Adama Małysza w jego startach, jest pierwszy, piękna niedziela, niedziela należy do nas, widzieliśmy wielką radość Marka Siderka, widzieliśmy wielką radość Apoloniusza Tainera, Jana Szturca. Dzisiaj tutaj to Zakopane będzie biało-czerwone. No i finałowe rezultaty. Adam Małysz, Sven Hanawalt. Noty zdecydowały. Po 19,5 ten skok był rzeczywiście piękny. Gratulacje. Kojonkowski z Hesem stoją, złożyli sobie gratulacje. Dostał wcześniej gratulacje także Apoloniusz Tainer, a teraz wiwaty. Dla Adama Małysza. Adam Małysz pierwszy w Pucharze Świata, Hanawalt drugi, a nasi trenerzy są już i proszę o wywiad. Apoloniusz Tainer i Piotr Fias szczęśliwi, bo Adam Małysz przełamał kryzys w tym najważniejszym momencie w ostatniej konfrontacji przed igrzyskami w Salt Lake City. Tak, i trzeba powiedzieć, że wygrał w równej walce. Tutaj nie powinęła się noga Hanawaldowi. Skakał równie dobrze, ale tym razem Adam był lepszy. No jest to dobre, ponieważ no należało się to tej publiczności wspaniałej, która tutaj przyszła, i to jest kapitalne takie widowisko, zwłaszcza wtedy, jeżeli kończy się sukcesem. Musimy oficjalnie pochwalić polskich kibiców, którzy obejrzeli dziś nie tylko zwycięstwo Adama Małysza, ale także wielkie widowisko. Tak, to było wielkie widowisko, to co się tutaj dzisiaj działo, to było święto sportowe. I teraz ta publiczność tam za moimi plecami pokazuje, jak się potrafi świetnie bawić i cieszyć z tego sukcesu, bo to jest Adam Małysz pierwszy, 15 Tomek Pokwa, 19 Robert Mateja i jeszcze Marcin Bachleda tam w trzeciej dziesiątce. No jest bardzo dobrze, ja się niezmiernie cieszę, bo nie chcieliśmy zrobić zawodu ludziom, którzy tutaj przyszli i udało nam się dzisiaj tych ludzi tutaj po prostu zadowolić. Piotr Fias, panie Piotrze, pan już nie jest ostatnim Polakiem, który wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem. I bardzo dobrze, wreszcie ktoś po prostu potrafił wygrać w Zakopanem, nie tylko na innych skoczniach. Cieszę się bardzo, że właśnie Adam mówi, udało się wygrać tutaj w Zakopanem dzisiaj. Proszę Państwa, 21. zwycięstwo w Pucharze Świata w jego karierze, 7. w tym sezonie, jest liderem. Dwa razy blisko był ten, który mu depcze po piętach, Sven Hanawalt, ale popatrzmy, dwa dzisiaj precyzyjne, nareszcie w takim tempie skoki, te wyjścia z progu, dynamiczne, wrócił do tej swojej właśnie pozycji, która mu dawała przewagę. Ogromne święto w Zakopanem. Powiedziałem dzisiaj, rozpoczynając tę transmisję, że powierzyliśmy mu nasze oczekiwania i licencję do wygrywania. Podtrzymał to wszystko i niech ta licencja zostanie jeszcze do igrzysk. Niech to będzie licencja poetyka, obojętne co, byle był w Salt Lake City najlepszy. Dwa konkursy, 10, 13. Ta euforia musi być spokojna. Teraz ja muszę trochę ochłonąć, bo przecież tam wszyscy będą, jak mówiłem, walczyć zaledwie o te trzy krążki w dwóch konkursach. Proszę Państwa, mogę powiedzieć tylko jedno. Król powrócił. We własnej osobie Adam Małysz. Adam, mogę powiedzieć tylko jedno. Jesteś geniuszem. Gratuluję Ci bardzo. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Jestem sam zaskoczony. Myślę, że
że to, co powiedziałem przed Zakopanem, że nasza publiczność, nasz kraj przyniesie mi szczęście i myślę, że tak się stało. Po prostu dziękuję bardzo za to, za cały ten doping, za to, że wszyscy we mnie wierzyli. Dziś pokazałeś tym, którzy może gdzieś tam zwątpili w ciebie przez ostatnie tygodnie, że jesteś największy i to jest prawda. Znaczy na pewno wiem, że forma dochodzi do siebie. Dzisiaj pokazałem, że skakałem, oddałem dwa równe skoki i z tego się bardzo cieszę. Nie wiem, czy bardziej się nie cieszę dzisiaj, niż jak wygrałem turniej z teleskoczni. To twoje zwycięstwo zostanie teraz na długo w naszej pamięci, ale już myślimy o Igrzyskach Olimpijskich. Ty też, Adam? Myślę, że tak. Myślę, że do tego się przygotowujemy i na pewno ten dzisiejszy dzień mi pomógł. Myślę, że pozwolił mi uwierzyć z powrotem w siebie, bo czasem miałem wątpliwości, czy naprawdę jestem w stanie jeszcze dobrze skakać. Ale myślę, że mam taką wspaniałą ekipę, taką wspaniałą rodzinę, że zawsze we mnie wierzyli i przede wszystkim wszystkich kibiców, którzy dzisiaj przyjechali i wierzyli we mnie, pocieszali mnie wczoraj, a dzisiaj skakałem dla nich. Jesteś bohaterem całej Polski, ale publiczność również stworzyła tutaj wielkie widowisko na twoją cześć. No i z tego właśnie się cieszę, że tak ładnie było dopingowane byli wszyscy. Zadziwili mnie w ogóle kibice, że tak dopingowali Martina Schmidta, którego w zeszłym roku wygwizdano. Myślę, że tak trzeba po prostu. Jest dobrym zawodnikiem i każdego dobrego zawodnika trzeba szanować. Adam, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Salt Lake. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Tyle Adam Małysz, król Zakopanego.